Tak jest. Nasza szkoła otrzymała złotą tarczę. Pracowaliśmy na to ciężko przez cały rok. Wszyscy uczniowie, nauczyciele. No i oczywiście ja. Chociaż biorąc pod uwagę moje dokonania, ja chyba najmniej przyczyniłem się do tego sukcesu. Ale przynajmniej starałem się jak mogłem, a bywało naprawdę ciężko. Dzień po dniu. Walczyć jak lew na każdej lekcji o przetrwanie. Zobaczcie jak. Pierwsze wyzwanie to walka o poranku. Żeby w ogóle wstać z łóżka. Rano trzeba wstać, rano to jest. Ta droga do szkoły, komunikacją miejską, w ścisku tłoku, co dzień na stojąco. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrodów chłonny dzień. Czas dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak pomiędzy gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, u nas nowy każdy dzień. Kiedy wreszcie z niego wysiadam, czuję się naprawdę wolny. Believe I can fly, I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Niestety. Niezbyt długo cieszę się tą wolnością, bo przed wejściem do szkoły czekają na mnie już moi ukochani koledzy z czwartej D.A. i grzecznie pytają, czy mam fajki. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ja równie grzecznie odpowiadam, że akurat dzisiaj nie wziąłem. Niestety nie wierzą i muszą to sprawdzić. Jak to policzman przeszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest, moje, co ja nie wiem. Prawie co, nie wiem przecież jak i gdzie. I tym sposobem zostałem bez fajek, a przede mną długi, ciężki dzień. Jak uda mi się go przetrwać? Czułem się ogołocony. Sala 113 była otwarta. Pierwsza lekcja. Język polski. Wchodziłem do paszczy lwa. Nauczycielka siedziała za biurkiem. Zmierzyła nas wszystkich surowym wzrokiem. Spojrzała na mnie, jakby już wiedziała. Tak, nie przeczytałem lalki. Otworzyła dziennik i zaczęły się poszukiwania szczęśliwego numerka. Modliłem się, tylko nie ja, nie dziś, błagam! Niestety, to losowanie wygrałem. Jeszcze próbowałem szukać usprawiedliwienia. Nieprzespana noc, ciężki poranek. Boli mi głowa i nie mogę spać. Chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Nauczycielka nie dała się błagać. I choć walczyłem dzielnie, niestety przegrałem tę nierówną walkę. Dziady, pan Tadeusz, lalka, za chwilę zbrodnia i kara. Jak mam to wszystko przeczytać i jeszcze zapamiętać? Miałem ochotę wykrzyczeć mojej polonistce. Jesteś szalona, wierci. Zawsze byłaś gorzki, lecz dziś nie jesteś aniołem. Wierci, jesteś szalona. Ale spuściłem potulnie głowę i wróciłem na swoje miejsce. Oczywiście, z jedynką.